Zobaczcie, w ten sposób mamy ładnie naprężony drut. Tutaj i tutaj. Nie wiem, czy zauważyliście, że ten fundament idzie falisto przez 60 metrów. Nie chciałem schodkować, ale siatka się podda. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Siatka się podda i elegancko się ułoży. Także tak mamy porobione wiązania. W ten sposób mamy porobione wiązania na słupkach. I widzicie, warto było przyspawać. Ile mi zajęło to? 10 minut przyspawanie do tego słupka. Tych 6 uchwytów. Tak samo te tulejki na pręty. Takie wiązania je robię. Widzicie? I teraz idziemy naciągać siatkę. Bo jedne są lewe, drugie prawe, nie? Można się pierdolnąć. I to będzie dać. Daj do szufli. Zależy z której strony wejdzie. Do szufli wsadź. Dobra, jedę po ten. Siatkę.
W taki sposób mamy zakończony narożnik tutaj. I teraz będziemy wiązać tą całe 60 metrów siatki takimi wiązanami, jak tutaj widać. W GoPro skończyła mi się już bateria. Telefonem nagrywam. A to jest moja naciągarka opatentowana przeze mnie do bobcata, do naciągania siatek. Naprawdę pięknie naciąga. Zobaczcie. Nie ma żadnego drucika, jaka jest sztywna już. I ładnie naciągnięta. Odsunąć? O teraz. No. Teraz jest dobrze. No. Tak ma być. A ja będę rozwijał. Do cholery. Dopiero za słupkiem, jak będę wiedzieć na pen. Dobra, że zostawiam. Nie, jeszcze. Odciąg. Jeszcze o jedno? No. Dobra, ciąg. Ale chyba nie dasz rady. Patrz, żeby nie zahaczyło mi tymi. Za te kotwy, żeby nie zahaczyło na dole. Jeszcze. Hop. Masz na to. Będzie dobrze. Dobra, stop. Bijaj. Idzie? O, jeszcze wycinasz. Oj tu ręką. Albo daj ja to, a ty odłącz tą lebiotkę. Odkać. Zobaczcie, tak wygląda moja belka do napinania.
kantówka 12×12, kątownik ten taki od półek z otworami, tu na wkręty i tu na drut i sobie tylko przypinam ile chcę do siatki, naciągam ją, wbijam pręta w te tulejki i siatka już jest naprężona. Zobaczcie, użyłem tutaj systemu falowego, nie robiłem tutaj schodkowania, bo chciałem zachować ciągłość siatki i zobaczcie jak ona ładnie się poddała, ładnie jest mocno naprężona i wszystko trzyma bez schodkowania. Tu na przykład jest prostej linii, a tu chciałem zrobić falę. No. Teraz z tej strony śruba rzymska. Można naciągnąć już. Naciągamy drut. Tam. Zawijam go 5 razy i tak wygląda. Takie napinacze, co są na klucz 10 czy na 8, nie pamiętam. Takie, co są ogólnodostępne. Po prostu jakbym napinał ten drut, to prawdopodobnie by szczelił ten napinacz. Dlatego używam tych rzymskich śrub, które mogą ciągnąć 1000 kg drut, albo i więcej. Ale ładnie drut się napina.
Końcówki obcinajcie, żeby oczu sobie nie wyciągnąć. Tak wyglądają moje węzły na końcówkach. Naprawdę są wytrzymałe. Pokażę wam z drugiej strony. Aha, i drut w tulejkach, widzicie? Nie obejmę tutaj, żeby dużo roboty rysować. Wolałem z pawarką przyciągnąć. W trzech miejscach, raz, dwa, trzy, jest przyspawana tulejka, gruba, czy będzie na następne pokolenia. Tutaj tak samo. Jeden, drugi węzeł i trzeci węzeł. O. Takie węzły robię. I oczywiście przyspawałem ucho od łańcucha obcięte na pół. Nie owijałem tutaj drutu, bo wiecie, tu by był owinięty, tutaj by zahaczała bramka, takie wiecie, farby by zdzierało. A tak jest super piękne. I będziemy przeciągać drut zaraz. Przepraszam. Będziemy zaraz naciągać siatkę. Zobaczcie, jak ładnie jest tulejka. Tutaj mamy naciągniętą. Zobaczcie, jak tutaj mam zrobione. Tulejki takie większe przyspawane i przechodzą przez siatkę. Pokażę wam duńskie napinacze, takie, które mam z odzysku, z kwasu odpornej stali, nie z nierdzewnej, z kwaski to jest. Zobaczcie, tak sobie naprężam. Po prostu mają wieczystą gwarancję, zobaczcie. Bardzo fajne. Mamy odległość 15 metrów. To są idealne, bo tam na 60 metrach, co mamy drut, to zastosowaliśmy te z Nowej Zelandii. I tu kontrujemy. Kontrujemy, zobaczcie, jak struna w gitarze, fortepianie.